Dzisiaj gorąc niesamowity. Za 30 będzie. Zobaczymy, jak sobie króliki z tym radzą. Tu jest cały czas otwarte, drzwi są, także to powietrze sobie tam faluje. Tam to jest ogólnie stodoła, nie? Wielka stodoła, a to jest tylko takie, taki przysiłek jakby, takie małe pomieszczonko dobudowane do stodoły. Także tam jest duża przestrzeń, pusta przestrzeń właściwie, więc to powietrze sobie spokojnie tutaj wpada, hula, są szpary wszędzie, także nie jest tu tak to szczelnie. Myślę, że sobie tu króliki nawet dosyć dobrze radzą. Od strony wschodniej to pomieszczenie jest, tam mamy wschód, a więc słońce mamy powiedzmy do godziny 14, po 14 już widzicie tu cień, czyli słońce już jest z tamtej strony, to pomieszczenie już nie jest nagrzewane, więc im później, bliżej wieczora, tym chłodniej się tu robi. Co tu mamy? No gorąco jest im na pewno, ale no futra mają, wiadomo, to im musi być ciepło. Ale myślę, że warunki u mnie mają dosyć przyzwoite, jeśli chodzi o upały. Po drugiej stronie jest tylko jeden królik, aczkolwiek tu jest jeszcze chłodniej, ze względu na to, że tu jeszcze mamy budynek, który zasłania ten budyneczek. Przed słońcem osłania go w przeciągu dnia, więc praktycznie tu słońca w ogóle nie ma. Na dodatek mamy murowaną ścianę, a nie drewnianą, która jednak też daje. I naprawdę tu jest bardzo przyjemnie, bardzo chłodno. I trzymam przeważnie tutaj pokarm. Przynajmniej trzymałem, bo teraz mam wózek, który ciężko tutaj nim manewrować się. Także na tą chwilę tutaj jest tylko samiec. Odpoczywa sobie. Wczoraj tutaj majstrował. Także no. Idziemy sobie popatrzeć na króliki. Ostatnio mało nagrywam, mało produkuję, przede wszystkim mało projektów jest nowych, ze względu na to, że mam dosyć sporo zajęć, ale myślę, że w najbliższym czasie, jakoś tam do kilku tygodni, coś się zmieni, jakieś nowe projekty powstaną, nowe filmy tym samym. Tu mamy samiczkę, zakocona powinna być, no zobaczymy, na dniach powinna się kocić. Dzisiaj sprzątałem im, tutaj sprzątam teraz co 20 dni, czyli 3 tygodnie, nie dłużej, ze względu na to, że mamy tą zielonkę i bardzo szybko powstaje po prostu tutaj nieprzyjemny gnój. Dlatego sprzątam częściej w okresie suszonki, sprzątam raz na miesiąc, gdzieś tak około pierwszego. Dobra, co mamy? No karmią się tu, znaczy w sensie karmią, żywią się ładnie, wszystko jest dobrze. Tu mamy wykot udany, nie wiem ile jest, nie liczyłem, wyciągłem tylko jedną martwą sztukę, także wychodzi na to, że wszystko jest dobrze. Ta samica zawsze dobrze rodziła, za pierwszym jej wykotem miała 14 młodych. To prawda, 6 padło z tych młodych 14, no ale sam fakt urodzenia 14 młodych jest już dosyć taki imponujący, bym powiedział. Samica chyba największa z mojej rodziny królików, w sensie taka rasa, taka dosyć duża, i młode również ładne są po niej, także pierwszy jej miot miałem taki dosyć nietypowy. Urodziły się króliki z jednym uchem, dwie sztuki i bez ogona. Myślałem na początku, że będą problemy przy kolejnych wykotach, aczkolwiek jak na razie miała chyba, to jest jej chyba czwarty albo trzeci wykot i jest wszystko dobrze w tych kolejnych wykotach. Nie będziemy jej tu zaglądać. A może delikatnie tylko popatrzymy. Tak. No, już się denerwuje. A one też śpią. Jak się je rozbudzi,
to znowu one zaczynają skakać, wychodzą z tego gniazda, wyskakują, myślą, że to już jedzenie, więc może tam jak się śpią, to niech się śpią, nie będziemy im tu przeszkadzać, bardzo ładne, młode, tak tylko przegrzebałem dzisiaj przy sprzątaniu, poszukiwaniu tam ewentualnie martwych sztuk. No i tyle by było chyba, jeśli chodzi o aktualności hodowli. Cyk. Rosną sobie. Fajnie mają, chłodno tutaj od tej podłogi, od tego betonu. Myślę, że im tu w lecie jest bardzo fajnie. W zimie może gorzej, stąd też w zimie zagrodę raczej zamykam. Chociaż nie wiadomo w tym roku, jak się to wszystko rozwinie, ponieważ no, mam sporo, będę miał sporo, przynajmniej liczę na to, że będę miał sporo zapasów na zimę. I nie wiadomo, czy przypadkiem zimą również nie będę miał jakiejś tam zwiększonej populacji. Zamykamy. Co, jeszcze pokażę wam sianko może. Ładnie się zrobiło sianko, jeszcze dzisiaj trzeba go pozbierać. Pójdę się przebrać może i... No. Sianko dla królików pierwsze. Nawet ładnie. Będzie coś z tego. Mała kopka się uzbiera. No, zmieliliśmy dzisiaj gorczycę. Zmieliliśmy. Także zobaczcie, wszystko już jest w uchlebie. Piękny zapach. Taki właśnie. No taki specyficzny. No i użyźniam w ten sposób glebę. Przynajmniej mam to na celu. Poczekam teraz 2-3 tygodnie. Niech to troszeczkę przygnije. Może nawet miesiąc. A może nawet do żniw. Wtedy, gdy się właśnie sieje poplon. Po żniwach właśnie na ściernisko bardzo często się sieje poplon. Bo raczej dwóch poplonów w tym roku już nie zbiorę. Raczej tylko jeden. Więc poczekam sobie, aż to wszystko ładnie, że tak powiem, ziemia przyjmie. Obróci się ponownie za jakiś miesiąc, półtorej. To będzie połowa lipca. Pod koniec lipca właściwie. No to akurat tak się złoży właśnie, że te żniwa będą po żniwach. Posieje się poplon ponownie, żeby użyźnić glebę. Zobaczcie, tutaj rozwinąłem, kurczę. Pełno tego. Nie wiem, czy kiedyś nie ogrodzę tutaj właśnie jakoś takim płotem albo coś. Może jakieś zwiżoki by się pojawiły wtedy. Jakby było ogrodzone. Może jakiego barana albo co. Nie wiem. Zobaczymy jak to się będzie rozwijać. Na razie jest jak jest. No, trzeba się bronić przed sarnami. Przychodzą. No i jedzą. Zjadają mi tutaj tą koniczynę i buraki. Odjadają wszystkiego. Po trochu. Tam bób. Ziemniaki niedługo będą do kopania, bo już kwitną. Także jakiś plon będzie cieszył, nie? Dobra. No i w październiku, w listopadzie, jak to wszystko ładnie zgnije, ta kopa już bardzo ładnie gnije, bo dzisiaj tak trochę podrzuciłem. Rozwali się to wszystko po polu. Jeszcze bardziej użyźniając, spulchniając tą glebę, żeby zebrać jakiś plon, no i kurcza, ubogacić. No. Truskawy są. Pięknie, dzisiaj taki słoneczny dzień, to
sobota. A przy sobocie najlepiej rośnie wszystko, nie? Proszę szczecha. Takie są najlepsze. Beautiful. Urwałem jedną, patrzcie. No i już ją ciach, nadgryzłem ślimak. To jest właśnie robota ślimaka. No to takie nie wiem. Ślimak zjadł. No i one właśnie takie najczerwieńsze wybierają. No i te co leżą na ziemi, nie? Wow, tu jest ładna. Troszkę zielona. Te prosto z krzaka smakują najlepiej. Kurde. Podzieliłbym się z wami. Dobra, to urwę wam. Patrzcie, jak to ładna. Mam. Macie. Dobra, świruję już. Idę. Hej.